Witam was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku z XCOM Chimera Squad. Kochani, lecimy na powstrzymanie ataku na rynku. Tak, myślę, że tego nie będziemy tutaj robić, tajnego składu. Niepokoje w dzielnicy i epicki pistolet. To by było nie głupie, ale ta misja niestety nam się, kurde, skończy szybko. Więc no, nie mamy wyjścia. Mamy skład przygotowany już pod koniec ostatniego odcinka. Przygotowałem także 2 dni do ujawnienia operacji. Niepokoje, kredyty i wywiad. Mamy wywiadu 100. Momento, zobaczmy. Mógłbym za 120, to nie mógłbym. No dobra, lecimy, kurde. Co, what? Pierwszy strzał reakcji w każdej turze oddany do jednostki świętego zwoju zawsze chybia. A strzał reakcji, ale niezwykły. Zazwyczaj nie robię Overwatcha. Dobra, jesteśmy gotowi. Łamacz tutaj tego, zefirka, akcja ma prędka, go, go, go. Nie ma co się zastanawiać, specjalnie lecimy. Chyba. Mam nadzieję, że wszystkie jakieś ładunki wybuchowe mamy i tak dalej. Whole market do wysadzenia. O masakra, dobra. Ostatnia jednostka wchodząc za tym wejściem automatycznie wchodzi w tryb warty. Broni pierwszej jednostki. Broń pierwszej jednostki wchodzącej tym wejściem zostanie wyłączona. No to będzie musiała wejść tu. Aksjomat, bomba błyskowa. Ile mamy? Jedno spotkanie, więc w all in wchodzimy. Szpryca. Nic nie mamy ciekawego i go. Flashbang. Jest, kurczę, tam są we dwóch. Tam jest disorientation. Jest wieżyczka. Wieżyczki wolałbym nie nie napierniczać. Tam jest czyściciel. Jest to Ronin, wiecie co? Tego Ronina trzeba będzie wyeliminować. W pierwszej okazji. Wieżyczka myślę, że nie będzie aż taka ważna. Tam jest ten Ronin. Może go trafimy. Wiecie co, tego mecha. Pociski przeciwpancerne mamy, spoko. Pociski przeciwpancerne. Wiecie co, spróbujemy tego mecha po prostu wyeliminować. Dobra, git. Ciach. Dobra. Okej. Okay. Aha, oni będą chcieli tutaj przejść na ten dookoła. Wróg podkłada ładunki wybuchowe. Jest zefirka jako pierwsza. I co? I dupka trochę. Tutaj jest 3 Andromedon, wieżyczka. Mógłbym podbiec gdzieś tu. Nawet tu. Może tu nawet. Tylko, że będę wtedy na wieżyczkę ustawiony. A jak tutaj stanę, to będę wobec tamtych. Wiecie co, jak stanę tu... Nie wiem, czy kurczę tu się opłaca w ogóle. Może tutaj tych Roninów... Może tych Roninów, kurde. Tu jest jeszcze jeden gościu. Mógłbym stanąć tutaj w sumie, to będzie najlepszy pomysł. Dobra, Ronin, Ronin. Broń sprawna, niestety. Tu jest odporność, parada. Przygotowanie autodestrukcji. Trafienie krytyczne za 5 z miliarda kilometrów. Spoko. Podkłada bombę. Dobra, co my mamy w ogóle? Szybkostrzelność mamy. Strzel do wroga 2 razy z rzędu. Spoczko. Mamy wzmocnienie psychiczne. Myślę, że induktor mobilności można by dać. Na przykład. Właśnie prędce, z tego względu, żebyśmy mogli opluć kogoś. Albo zastrzelić w sumie. Wieżyczkę. Mamy granat zdrady. Pamiętajmy, że tutaj warto by. Wiecie co? Rzucę granat zdrady tam. Może niesamowity Andromedon kogoś dziabnie. Tylko, że on jest, kurczę, zdezorientowany. Ale może zabiję tego. Jak trafi? Trafił, zerwanie, 5 obrażeń, dobrze. Pam, para, pam. Leczenie na apteczkę na razie nie potrzebujemy. Plucie trucizną. Tylko, że to jest druga akcja. No właśnie, pytanie, czy strzał łańcuchowy lepiej w wieżyczkę na przykład, żeby ona nie mogła tutaj nas atakować.
42. Bo wieżyczka może kurczę oznaczyć i potem będziemy mieć problem. Więc można by. Tylko tutaj jak będziemy biec, to tak będzie słabo trochę. Kurde. No, bo to jest. Kończy turę. 3 tury odnawiania. Wiecie co? Dobra, dawaj tą wieżyczkę. Dobra, git. Jest git. No i właśnie, mamy tak. Mamy zastrzyk adrenaliny oczywiście. Także będziemy tu napierniczać. W obrońce. Go, go, go. Dezorientacja. Wzmocnimy się. Mógłbym próbować go obezwładnić. To jest od 2 do 3, ale nie będę próbował. Ale mamy jeszcze. Nie, nie mamy jeszcze jednej miazgi. Myślałem, że mamy. Co jest z wami? Zajebiście. Po prostu. Dobra. Mamy grenade plazmowy. Tylko moment, wiecie co? Damy współpracę najpierw Aksjomatowi. Żeby on po prostu dziabnął tego typa. Miejmy nadzieję, że to zrobi. Dobra. Momencik. No i trzeba by kurde uleczyć. Właśnie nie wiem, czy drugi oddech się opłaca, czy jednak ochronę zefirce. Czemu tylko dwa? Mam ten granat, kurde, plazmowy. Mógłbym go rzucić. Bo ty masz ile tutaj, mój miły? 2. No. Rzucimy granat. For free. Zerwanie, zerwanie. Pancerza. Ale jakoś tak nie widzę, żebym miał tutaj... Dobra, ma. No tam trzeba uważać. Ja wiem, że Andromedon jest następny. Jesteś nadal obłąkany. Spoko, dobra. Nie widzę nikogo. Czy mógłbym w sumie podejść gdzieś... gdzieś tu i Ronina widzieć? Stąd będę widział Ronina w sumie. Bo tu nikogo nie ma po tej stronie. Nie, nie mogę nikogo przyciągnąć. Co za kie? W sumie. Moment, to was jest tutaj 2, ale jak was tu. Jak was tu opluć, żeby to było mądre? Iść tu. Okej. Okay. No przynajmniej tyle. Gościu też jest zatruty z tyłu. Błyskawiczny refleks, no właśnie. Okej. Okay. Żniwiarza. Można by żniwiarza użyć, chyba. Granat wstrząsowy. Wiecie co, tego androida trzeba będzie wyłączyć. Dobra. Żniwiarza. Chyba nie. Kto jest następny w ogóle? W kolejce. Andromedon jest tutaj. Potem jest ten android wyłączony, potem będzie Aksjomat. Zastanawiam się, czy jednak nie podbiec do tego Andromedona tutaj. Nie próbować go. Tylko, że on jest obłąkany w naszej, tej, w naszej inicjatywie, więc... Ronin chyba zginie, że tak powiem, więc... Chyba podejdziemy sobie z tej strony. Może dostanie potem od zefirki i zginie w ramach tego, nie? Czy mógłbym uciec oczywiście stąd. Moment, bo tutaj... To mi daje jakąś osłonę? Nie, to jest zniszczone? Jak, co to jest? Co tu się zrobiło z tym? Tu jest osłona, tutaj nie ma. On będzie biegł w stronę wyjścia, tylko którędy będzie chciał przeskoczyć. Właściwie to może przeskoczyć w każdym miejscu chyba? No, w każdym miejscu będzie mógł przeskoczyć, wiecie co? Podbiegniemy sobie tu. Jak będzie biegł, to może dostanie.
Chyba, że ten miał po prostu jedną akcję i będzie strzelał do aksjomata. Mamy pancerz, całe szczęście. Dobra, tutaj mamy szybkostrzelność, tylko to kończy turę. Więc w sumie wolałbym się schować tu. A mógłbym użyć zefirki też jeszcze raz, bo mamy połączenie sił, ale chyba nie potrzeba aż tak. Dobra, git. Oż ty w mordę kopany. Miał być za trójkę. O kurde. Przed chwilą wyszła z tego, nie? Nie ochrona. Tu. Stabilizacja. Dobra, to jest raz. Prędce aksjomatowi nie. Można by przygwoździć, można by załatwić komandosa, ale on raczej nie będzie potrzebny. Tamten raczej nie dojdzie, do tego nie trafię. Tego Ronina tutaj, nie? Tylko kurde, jak go dziabnąć. Wydaje mi się, że aksjomatem po prostu. Dobra. Bo to tak naprawdę kończy turę. Można by obezwładnić Ronina, ale to też kończy mi turę. A jak to kurde zrobić? Znaczy on zginie potem. Bo wróg podłada ładunki wybuchowe. Do 6. Czy tu jest w ogóle ta? Nie. Osłona. Plus 1 do szału. 3 do 6. Bo ten Andromedon, on będzie biegł do kogoś, ale kurde. Jak to wykombinować? Odbiegniemy tu. Ja bym się tam nie pchał. Ja w sumie też nie. Dobra, załatwmy go. Damn. Dobra, jest prędka. Nie wiem, czy prędce... Wiecie co? Poleczymy się. Bo to różnie bywa. Podejdziemy tu. Komandos powinien zginąć. Android może nie dojdzie do nas. Trzeba będzie, kurde, Andromedona napierdzielać. Niestety. Jakiś granat by się przydał. Pudło. Dobra, on będzie chciał ładunki. Ten jest zatruty. Okej, okay, dobra. Pam, para, pam, pam, pam. Wiecie co, schowamy się tu. Sto procent, od 4 do 6. Czyściciel raczej nie. Dobra, spróbujmy tego Andromedona. Pięknie, 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 pięknie. Udław się, dokładnie tak. Miazga. Kurczę, potrzebuję miazgę. Nie masz pocisków. Super. No, wolałbym go nie przyciągać językiem jednak. A raczej bym wolał pójść gdzieś dalej, tylko z czystonka będę widział. Będę.
Odejdźmy stąd. O, łatwiej go też trafić, nie? Bo jest oznaczony. Potem Andromedon. Znaczy Andromedon. Oparzenie kwasem. Tu powinniśmy mieć właśnie. Za osłoną. A, Zefirka jak zwykle, kurde, dostała. Niedobrze. No ale przynajmniej misja się udała. Zobaczymy, co Zefirka będzie miała za ranę. Anarchia w mieście wzrosła do trójki. Wywiady, fajnie, fajnie, niepokoje do zera. O kurde. Around every corner, there's a vital function. We're rotting in the middle of nowhere. Don't fault our strategic location. I fault the rust that flakes into my food. Tu nic nie mamy niestety ciekawego, żeby zadziałać. 125 wywiadu mamy. Można by to, kurczę, zrobić. Coś tu mamy pieniądze, natomiast tutaj mamy... tu też mamy pieniądze. Nie, to są informacje. Możemy albo pójść w pieniądze, mamy 185 kredytów, albo w wywiad. Wydaje mi się, że w wywiad. No. Tak? Tu mamy kogoś wrzuconego? Mamy dwa dni, pistolety będą lepsze. Gdzie jest środa? Co za zbieracza mamy? A! Plus jeden do pancerza, ale to jest zwykła kamizelka. Celność o 15%. Ale chyba... Chociaż celność za 15% większą. Dobra, kupmy tę lunetę. No i teraz pójdziemy sobie tu. Dobra, pierwsze patrole. Anarchia wzrosła do 4. Mamy wywiad. Można by faktycznie zrobić... Nie, ty jesteś, kurczę, nie masz rangi. Żeby tu anarchię zrobić. Mamy wywiadu dużo. Niepokoje. To jest za 5, kurde. Albo darmowy zespół terenowy. Powiem szczerze, że tutaj jakoś nie widzę tego... Dobra, idź tu z powrotem. Nie widzę jakichś tam jakichś specjalnych tych... akcji dla niego. Tu jeszcze jeden dzień. Dobra, zobaczmy, co mamy tu. Albo zrozumiano, albo zagrożenie bombowe. Możemy zmniejszyć zagrożenie. Moment. A tu będzie na maksa we dwóch miejscach. Można by zmniejszyć tu. I tak zrobimy. Wtedy to jak nie będzie rosło, tak, to będziemy mieć, nie będziemy mieć dodatkowej anarchii. Tutaj musielibyśmy jeszcze też pójść. Ale zagrożenie bombowe. Wywiad dostaniemy. Za lidy się tu pojawiają. Tu mamy pieniądze. Plac Górski. Kurde, blaszka. Tu mamy... Mamy ochronę. W sumie można by to ulepszyć teraz i mieć dodatkowe informacje z tej misji. I tak zrobimy. Ale nie mamy jednak. Odblokowano zdolność terenową obława. Użyję je, żeby otrzymać częściową nagrodę za sytuację na mapie, nie wysyłając tam transportera. What? Daję dodatkowe nagrody sytuacyjne. No nie mamy dostępnych celów. Wydaje mi się, że to misja jest taka zwykła. Reakcja jest wyższa, bardzo wysoki. Dobrze, czy wszyscy są w ogóle zrobieni? Czy zrobieni? Tu jeszcze jeden dzień jest. Tu jest też jeszcze jeden dzień. A rant, prędka. Kurde, ten aksjomat tutaj. To jest, kurde, on jest taki dziwny tutaj, na tej misji. Powiem szczerze, no ale dobra. Pójdziemy tu. Wydaje mi się, że to będzie po prostu jedna misja. Mamy doskonałą lunetę, ale na pewno weźmiemy szybki spust. Doskonały większy magazynek albo doskonała luneta. Bo ty celujesz w sumie, można by, kurczę, ale to tobie nie, wydaje mi się. Jest sobie większy magazynek, regeneracyjne, klucz automatyczny, bomba dymna.
Pociski jadowe, podnoszący granat, nie potrzebujesz. Pociski jadowe sobie weź na apteczkę. Będziemy mieć szprycę, więc nie. Granat wstrząsowy jak najbardziej. Znaczy, mamy w sumie dwie bomby dymne, tak? Bo ty masz co? Bomba błyskowa. Plaster medyczny sobie weź. Nie wiem, ile będziemy mieć spotkanie jedno, więc raczej nie. Bomba. Przeciwpancerne. To są przeciwpancerne, przeciwpancerne. Anapteczka. Jestem celowniczy. Holograficzny. Niewielkie obrażenia. W sumie to ty weź sobie doskonałą lunetę. Wolałbym trafiać ogólnie, niż jak nie trafię, to zadam dwa obrażenia, nie? Na napteczkę, granat zdrady, podnoszący. Co, weź sobie granat odłamkowy i... Aha, bo to jest albo granat zdrady weź, to na pewno. Dobra, weź na napteczkę sobie. Czy jesteśmy gotowi? Nie mam pojęcia. Dobra. Szybkie nogi. Plus 3 do mobilności na jedną turę. Ostatnia jednostka, która wkroczy tym wejściem, na pewno odda celny strzał. Tutaj zostaną zaskoczeni. Można by prędkę wrzucić tutaj wybuchowym wejściem oraz... Na pewno odda celny strzał ostatnia jednostka. Mobilność. Nie, to są w sumie wszystkie osoby, nie? Kto ma co? Tu jest bomba dymna, ale nie chcę bomby dymnej. Analizator celu może się przydać. Ostatnia jednostka, która wkroczy tym wejściem, będzie miała oddacelny strzał. Wydaje mi się, że to będzie dobry pomysł. Mamy bombę dymną, tu mamy analizator celu. Plaster medyczny nie. To jest jedno spotkanie, więc wejdźmy tędy. Go! Są chryzalidys, jest czyściciel, jest bomba z tyłu. Można by podnieść gościa jakiegoś, mecha. Pytanie, czy mecha mógłbym podnieść? Nie mogę. A więc chyba... No, chyba tego mecha na początek wywalimy. W kosmodrom, o ile go trafimy oczywiście. Tak też może być. Dobra, pociski przeciwpancerne. Tam jest żołnierz, ty na pewno oddasz celny strzał, daj. Pięknie. Pięknie, 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 pięknie. Tu jest komandos. Tego komandosa, czy żołnierza? Wydaje mi się, że żołnierza może będzie zatruty i będzie mu trudniej trafić. Au! Ale to tylko tyle. Chryzalidy, chryzalidy. Bomba dymna. Będzie trudniej, ale nie szkodzi. Rozbrój bombę. Mamy granat wstrząsowy. Mają tak. Chryzalidy, chryzalidy, chryzalidy. 3. Chryzalidy plus 2 ten. I to jest chyba tyle, nie? Tak. Andromedonów nie ma, całe szczęście. Szał bojowy. Rzućmy szał bojowy na tego. Na początek. Może kogoś będzie chciał dziabnąć, może jakiegoś tego. Okej. Okej. Mamy władcę marionetek w sumie. A można by zamroczyć tego. Nie będę strzelał na razie. Ogłuszenie, spoko. On wstał i może strzelić. Za piątkę, pierdzielony! Tu jest żołnierz, on dostanie za dwójkę. Pudło, całe szczęście. Dobra.
Dajmy współpracę. Prędce. Aksjomatowi. Dobra, aksjomat. Ty masz szybkostrzelność. Nope. Masz induktor mobilności. Co, weź sobie zastrzyk adrenaliny na początek. Wzmocnij się psychicznie. Będę chciał wjechać tam gdzieś, tylko że 74%, a to wszędzie jest 74%. Ten jest spowity. Bo tu jest... Kurde, z tej strony. Making waves. No właśnie. Bo myślałem właśnie, że trafimy dwóch. Ochrona raczej nie. Tu mamy granat plazmowy. Czy ty dorzucisz tam? Dorzucisz. Bo mi ten granat plazmowy do czegoś jest przydatny. Tu jest za piątkę. Mógłbym połączyć siły już od razu z aksjomatem. Tak zrobimy, żeby jeszcze raz pierdyknął tutaj jak mamy. Ochrona. To są pociski przeciwpancerne, draśnięcie niestety. Mamy induktor mobilności. Rzucimy go na prędkę. To jest takie, wiecie. Każdy wspiera każdego. Mamy strzał łańcuchowy. Mamy granat zdrady, którego rzucimy tam. Macie. Niedobrze. Pięknie. O to między innymi mi chodziło. W takim układzie jesteś zatruty. Dobra, rzućmy tu. Pięknie. Tego chryzelida skończmy. Panice, tyle dobrze. Tego ten nietrafiony nawet nie szkodzi. Au! No tego żołnierza trzeba będzie zabić. On będzie następny. Ten jest w panice. Ty jesteś pod ochroną? Który jest dziabnięty? A nie widzisz tamtego, nie? Nie. Tamtego drugiego trzeba będzie dziabnąć. Super. A, muszę rozbroić bombę, dobra. Myślałem, że oni muszą podejść i uzbroić. I tyle? No, chyba nie tyle. O kurde, dajesz. Super. Super partia. Tyle. No to było w miarę proste. Każdy wsparł każdego. No powiem szczerze, że szpryca jako support taki, dający tam akcję lecząca, to jest fajna sprawa. Niepokoje się zmniejszyły. Matka chrzestna. Ukończono montaż. Doskonałe pistolety. Anarchia w mieście do piątki wzrosła. To niedobrze. Tu oczywiście dajemy naszą zefirkę. Idź, go. W montowni.
Doskonałe pistolety. Myślę, że tak. Prace specjalne. Rzeczone zespoły terenowe. Myślę, że pistolety. Awans. Wstrząs. Co daje wstrząs? Aksjomat wyskakuje w powietrze i uderza w ziemię, niszcząc pobliskie osłony i zadając jednostkom uszkodzenia. Można użyć raz w ciągu misji. To może być fajna sprawa, tylko nie wiem, jaki to jest szeroki zasięg tego wstrząsu. No ale kurczę, mamy przynajmniej aksjomata wymaksowanego. Tyle dobrze. Tu wiemy, natomiast tu wiemy. Pytanie, czy mamy jakieś nowe rzeczy? Mamy doskonały pistolet maszynowy, który trzeba będzie kupić. Tak. Kredyty mamy, nowe przedmioty w zaopatrzeniu, zdobywamy trochę Elirium i innych ciekawostek. Dobra, zobaczmy, jak wygląda sytuacja na mapie. Mamy epidemię, na którą trzeba będzie pójść. Czerwik Elirium raczej nie. Co mi to daje? Ukończ dowolną aktywną sytuację we wskazanej dzielnicy, by otrzymać nagrody 40%. No można by iść tutaj, tak? Bława. Ukończ dowolną aktywną sytuację we wskazanej dzielnicy. Aha, czyli sobie po prostu chyba wskazuję dzielnicę i jak pójdę tam, to będę miał jakieś bonusy. Natomiast no tutaj nie dostajemy nic, więc raczej zostawimy sobie to, tę obławę na jakąś inną misję. No, tu jest problem troszeczkę. Raczej wiecie co, zrobimy tak. Aksjomat. To są pierwsze patrole, to są dwie tury, kurde. Obawiam się, że trzeba będzie zrobić zarządzanie kryzysowe. No. Go. Bo tutaj nie ma czasu na to. To się, kurczę, może zwiększyć szybciutko. Co prawda będziemy mieć minus 2 tu, ale to jest u mnie pokoje, a nie anarchia, nie? Więc tak. To zmniejszenie anarchii w mieście to sobie za jedną turę zrobimy, więc to nam trochę pomoże za 4 dni. Raz, dwa, trzy, cztery powiedzmy. Potem mamy 5, anarchia się zmniejszy tu. W międzyczasie coś tam się wydarzy. No, powinniśmy dać radę. Tak mi się wydaje. Dobra, kochani, będziemy kończyć ten odcinek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za uwagę. Jak mówiłem, prawdopodobnie będzie odcinek jeszcze w niedzielę z tego. Ale jeszcze zobaczymy, jak będę stał z czasem. Póki co, dzięki serdecznie. Idziemy na epidemię w następnym odcinku. To będzie, kurde, jakaś tragedia. Bardzo wysoki. Sobie zobaczę tylko jedna. Przewidywane spotkanie. No i tyle. Także Matka Chrzestna pójdzie. No właśnie, pytanie, czy wy macie te pistolety już ulepszone? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Od 3 do 5 obrażenia. Nie, bo mamy ulepszony pistolet maszynowy dwa razy, zobaczcie. Wydaje mi się, że to się dodaje wszystkiego. No bo raczej nie było to od 1 do iluś, nie? Więc to raczej jest od 5 do 7 obrażenia. No. Spoko. Dobra. Kochani, dzięki. Jeszcze raz trzymajcie się. Pa, pa.